Naszą ambicją jest, aby, aby pracownicy, aby nasi studenci nie tylko odbywali praktyki w czasie studiów, nie tylko staże, ale po prostu stawali się pracownikami wiodących firm i najlepiej tych firm, które są zlokalizowane w regionie. No temu służą te umowy. Jest też tak, że firmy jakby wychodzą do nas ze swoją propozycją. To znaczy, na przykład, fundują nam laboratorium. Z jednej strony fundują, ale z drugiej strony to jest wspaniała inwestycja, prawda, tak jak firma Schneider. To chodzi o to, żeby nasi, nasi studenci wykonywali pewne prace, no już właściwie naukowe, mm, czy badawcze na odpowiednim sprzęcie. Sprzęcie i związane z określonym zagadnieniem, który interesuje właśnie tego pracodawcę potencjalnego. W ten sposób ten pracodawca będzie mógł doskonale wyłowić tych studentów, którzy są zainteresowani tą tematyką, którzy potrafią pracować w zespole i potrafią pracować na tych urządzeniach, na tym sprzęcie, na którym będą mogli być może pracować w przyszłości. Więc to jest wspaniały pracownik i wspaniała metoda, najbardziej efektywna metoda rekrutacji. No cieszymy się, że właśnie pracownicy. Pracownicy różnych przedsiębiorstw, e, uśmiecham się, bo, bo mam na myśli na przykład Opla, też, e, kierują swoje zainteresowania w naszą stronę. Stajemy się uczelnią także e, ponadregionalną. Uczelnią coraz częściej pierwszego wyboru i o zasięgu ponadregionalnym. I ta współpraca ona odnosi się do tych najważniejszych sfer funkcjonowania uczelni, czyli odnosi się na pewno do nauki, do sfery badań i to jest część umów podpisywanych z przedsiębiorstwami właśnie na temat wspólnych badań, na temat odbywania praktyk, na temat odbywania staży, na temat robienia prac naukowych szerzej, grantów właśnie w oparciu o, o przemysł. I to jest jakby jedna sfera współpracy. Druga sfera związana jest z dydaktyką, i tutaj przede wszystkim podzieliłbym to może na dwa podobszary. Po pierwsze, dydaktyka w systemie lifelong learning, czyli takiej edukacji przez całe życie, studia podyplomowe, kursy dokształceniowe. To są te formy kształcenia, które muszą być prowadzone razem z praktykami. A więc biorą w tym udział pracownicy różnych instytucji, e, różnych przedsiębiorstw. Na przykład będziemy realizowali studia podyplomowe w obszarze zarządzania służbą zdrowia. No to siłą rzeczy pracownicy różnych instytucji związanych ze służbą zdrowia, łącznie z Uniwersytetem Medycznym w Katowicach. Prawda? Jeśli będziemy prowadzili z kolei y, studia podyplomowe y, związane y, powiedzmy z obszarem y, kontroli zarządczej, będą tam pracownicy urzędów czy izb skarbowych. No, to jest jakby zrozumiałe. W związku z tym my, jako uczelnia politechniczna, zajmująca się y, wieloma, y, wieloma w gruncie rzeczy y, obszarami kształcenia, Yy, chcemy być otwarci na taką współpracę bo ona wzbogaca po prostu naszych pracowników i naszych studentów a oni oni są istotą naszej uczelni